niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nigdy nie przeminą. Jego słowa nigdy nie przeminą. On powiedział, każdy, kto we mnie uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne, bo ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jego słowa nie przeminą. Jego słowa nigdy nie przeminą. Nieważne, co czujesz, co myślisz, ważne, co mówi Bóg, a Bóg mówi. Jesteś martwy i musisz narodzić się na nowo, jeżeli chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli już dzisiaj chcesz stać się obywatelem nieba, uwierz Jego Słowu. Uwierz Jego Słowu. Jego Słowo mówi, że wszyscy jesteśmy pozbawieni chwały Bożej, bo wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy jeden człowiek jest grzesznikiem. Nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny. Każdy człowiek ma naturę grzesznika, naturę egocentryka. Ale Bóg tak umiłował świat, że dał Tobie swojego Syna. Jeżeli w to uwierzysz, nie zginiesz, ale będziesz miał życie wieczne. Ja mam życie wieczne, bo uwierzyłem Jego Słowu. Niebo i ziemia przeminie. Ta ziemia przeminie. To wszystko szlak trafi. Nie ma co ratować planety, bo ziemia idzie do utylizacji. To Jego Słowo nie przeminie. Jego Słowo zamieszkało we mnie. We mnie jest Boży zasiew. Ja oddałem Mu swoje życie i mam pewność. Jeżeli uważasz się za osobę wierzącą, ale nie masz pewności, że po śmierci trafisz do nieba, nie jesteś żadną osobą wierzącą, nie jesteś chrześcijaninem, jesteś do uwolnienia od demonów, jesteś okłamany przez diabła, bo ja mam pewność tego, że idę do nieba. Mam pewność, że we mnie zamieszkał Bóg. Mam tego pewność, mam tego świadectwo. A jeżeli nie masz tej pewności, to nie idziesz do nieba. To się nie pojednałaś z Bogiem. Nie pojednałaś się z Bogiem. Jeżeli w ogóle myślisz o tych rzeczach, myślisz o życiu wiecznym, bo powiem Ci, przyjacielu, że jesteśmy tu na chwilę, ale Ty już masz życie wieczne. Pytanie, gdzie je spędzisz? Ja wiem, gdzie je spędzę. Możesz mieć tę pewność. Jeżeli z głębi serca zawołasz, Boże, ratuj moje życie i uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa, to, co zrobił dla Ciebie, potraktujesz to jako coś bardzo indywidualnego, coś bardzo subiektywnego. Chodzenie do kościoła Cię nie uratuje. Spowiedź Cię nie uratuje. Zmiana Pana życia Cię uratuje. Oddaj swoje życie Jezusowi, jeżeli chcesz iść do nieba. Jeżeli chcesz być Panem samego siebie, bardzo proszę do piekła. Ale kiedyś staniesz przed Bogiem i przypomnisz sobie tę rozmowę. Przypomnisz sobie to, co teraz widzisz. Że do Ciebie mówiłem. Ty już masz przerąbane, jeżeli nie zareagujesz właściwie na te słowa, bo słyszałeś Ewangelię. Słyszałeś, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Za Ciebie, za Twoje grzechy. Dał Ci dowód miłości. Ja nie jestem grzesznikiem. Jestem niewinny. Bo Jezus wziął moje grzechy. Wziął moje błędy. Wziął moje patologie. Ja Mu uwierzyłem. Nie jestem odrzucony, jestem zaakceptowany. Nie muszę starać się o miłość, bo jestem absolutnie kochany. Mam objawienie tej prawdy w swoim duchu. Czy Ty masz pewność tego, że jesteś dzieckiem Bożym i gdybyś dzisiaj umarł, pójdziesz do nieba? Bo jeżeli nie, to nie pójdziesz do nieba. To jest bardzo proste. Ewangelia jest prosta. To diabeł powykręcał. Stworzył systemy, stworzył religię, stworzył różnego rodzaju ruchy, odłamy. A Ewangelia, a chrześcijaństwo zaczęło się od relacji. Zaczęło się od relacji z Jezusem. Ja mam relację z Jezusem. A Jezus jest jedynym Bogiem. Jedyną drogą do życia wiecznego. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi do nieba, przyjacielu. Przez Jezusa Chrystusa. Albo wcale. Pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Dobrze Ci radzę. Kładę przed Tobą życie albo śmierć. Pojednaj się z Bogiem albo idź do piekła. Wybierz. Wybierz życie. Wybierz życie. Wybierz wolność. Wybierz pokój. Wybierz życie wieczne. Ja wybrałem. Ja idę do nieba. Ja już mam niebo tutaj na ziemi.
Mam wspaniałych przyjaciół, którzy kochają Jezusa całym swoim sercem. Mamy normalne relacje. Mam nową rodzinę. Możesz też mieć takie życie. Możesz mieć zdrowe relacje z ludźmi. Możesz mieć zdrowe relacje z samym sobą. Jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi. Ja świadczę Ci o żywym Bogu, nie o religii. Ja nie dostaję za to kasy. Ja w to kasę ładuję. Ja sobie płacę za to, żeby tutaj być. Poświęcam swój czas z miłości do Ciebie. Ja nie robię tego z żadnego innego powodu. Ja po prostu mam świadomość tego, że ludzie idziecie do piekła. To jest masakra. Zastanów się nad tym. Jak pojednać się z Bogiem? Powiedzieć: Boże, przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Że żyłem bez Ciebie całe życie. Ja teraz wierzę w to, co zrobiłeś dla mnie, Jezusie. I oddaję Ci swoje życie. Przepraszam Cię. I dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. I że już nigdy nie pójdę na sąd. Że osądziłeś moje życie 2000 lat temu. W potężnym dziele odkupienia. Oddałeś za mnie swoje życie, przelałeś swoją krew. Dziękuję Ci za to. I jeżeli to powiesz, jeżeli powiesz to szczerze, staniesz się Jego dzieckiem. Staniesz się dzieckiem króla. Staniesz się księciem albo księżniczką. Prawdziwie. Jak ja. Jestem księciem. Z bajki. Księciem z nieba. Bo moim ojcem jest Bóg Wszechmogący. Jest Król Królów. Pan Panów. Fajnie, co? Jestem dumny. Nie mam masek. Jestem dumny. Chlubię się Chrystusem. Wszystko poza Chrystusem. Wszystko to śmiecie. Ja chlubię się Chrystusem. Mam Jezusa i mam życie wieczne. A moim ojcem jest Bóg Wszechmogący. Moim tatusiem, który stoi za mną. Stoi za mną murem. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Wybierz życie.